Cześć, witajcie moi kochani, witam was bardzo, ale to bardzo serdecznie w rozpakowaniu i prezentacji głośnika JBL Char 3, czyli Portable Bluetooth Speaker. Jest to bezprzewodowy głośnik, co nazwa wskazuje, ale również oczywiście można go podłączyć przez jack 3,5 metra do jacka 3,5 mm. Zobaczymy, co jest na pudełku. Tutaj światło jest niestety beznadziejne, ale głośnik nas tutaj informuje w sumie, że jest to tutaj zastosowany głośnik Harmana, że jest to firma Harman, a JBL jest po prostu marką przedniej obsługiwaną. Zobaczymy, co to, jeżeli chodzi o technologię. Jest on w technologii Bluetooth, jest 20 godzin słuchania muzyki ciągłej. Nie mam pojęcia, czy jest to 20 godzin na maksymalnej głośności, czy 20 godzin na minimalnej, średniej, czy czegokolwiek innego. Wydaje mi się, że jest to realny czas. Oczywiście, kiedy testuję ten głośnik, to po prostu nie mam opcji, żeby włączyć sobie za każdym razem stoper, ile ja mam włączonej muzyki, na jakim stopniu, żeby móc to sprawdzić, więc nie jestem dosyć pewny, czy to jest 20 godzin, natomiast potrafi grać naprawdę, naprawdę długo i jednocześnie ma też funkcję powerbanka, co widzimy poniżej. Jest 6000 mAh powerbanka, czyli po prostu tyle używa głośnik sam w sobie, ale też możemy wyjściem USB podładować swój telefon. Czyli w przypadku mojego telefonu jest to chyba 1 amper bądź 1,2. Nie jestem pewien dokładnie, ile on obsługuje, natomiast nie ma quick charge'a, więc dla wszystkich użytkowników telefonów z tą technologią, no niestety nie mogę wam nic tutaj miłego powiedzieć, bo niestety takiej opcji nie ma. Natomiast nawet ładując swój telefon, puszczając z tego telefonu muzykę i zrzucając jeszcze obraz na telewizor poprzez funkcję jednego z kabli, które mam, to było przejściówka z Lightning na HDMI i Lightning przejściówkę na ładowanie, czyli tak przełączałem sobie między ładowaniem a puszczeniem obrazu, to po prostu byliśmy w stanie sobie obejrzeć przez cały dzień, oglądać po prostu filmy, seriale i przy okazji ładować w międzyczasie telefon bądź puszczać po prostu muzykę, więc głośnik wtedy nawet nie miał żadnych problemów, jeżeli chodzi o to, żeby wytrzymać cały dzień, więc nawet powiem szczerze, że chyba tylko jedna kropka z pięciu, czy tam sześciu, bo nie jestem pewien, ile tam ich jest pokazujących, ile baterii jest, no może jedna się wyłączyła, a tak naprawdę to nie było w ogóle odczuwalne. Speakerphone, czyli pozwala na rozmowę przez sam głośnik, czyli po prostu jest połączony z telefonem, telefon leży gdzieś powiedzmy na szafce, a głośnik mamy przy sobie, akurat ktoś dzwoni, więc w tym momencie klikamy sobie przycisk pauzę, czy tam uruchomienia muzyki, spauzowania muzyki, play pause, i to wtedy odbiera. Dźwięk słychać dobrze słyszymy rozmówcę swego, natomiast rozmówca słyszy nas dosyć średnio, ale wydaje mi się, że w przypadku cichych warunków nie ma żadnego problemu ze zrozumieniem, jeżeli byłoby to na przykład budowa czy inne miejsce pracy, to myślę, że mogłyby być problemy ze zrozumieniem, co rozmówca do nas mówi. Szczególnie, że nie wiadomo do końca, gdzie jest mikrofon. Przynajmniej nie widzę dokładnej tutaj sygnalizacji, gdzie jest mikrofon, do którego miejsca mam mówić, więc też ciężko powiedzieć, jakby to rozplanować. Jeżeli może ktoś by to sobie obczaił, to być może byłoby dużo wygodniej. Oczywiście testowałem tą funkcję, to nie jest tak, jak mówię, tak, bo mi się wydaje. IPX7 Waterproof. Nie mam pojęcia, co ta technologia oznacza, czy tam certyfikat, czy co to może być. Natomiast Waterproof mówi mi wiele, jest wodoodporny. Co do wodoodporności wrócimy do tego tematu, gdy już rozpakujemy sprzęt. Myślę, że już wszystkie inne technologie tutaj, powiem szczerze, no co tu jest napisane? JBL Connect. O tym oczywiście powiemy za chwilę jeszcze. Dodatkowo, wstępnie, jak widzicie na obrazku, dwa głośniki do jednego telefonu grają tą samą muzykę. Fajna opcja, ale o minusach powiem wam za chwilę. Ok, czyli tutaj nic więcej nie mamy. Ciekawe do pokazania. Otwieramy pudełko. O, i wstępnie prezentuje nam się jedna wielka impreza. Świetnie, świetna zabawa, bajkowa wręcz zabawa. Mam nadzieję, że mój telefon będzie raczej łapał ostrość tego, co chcę pokazać, a nie tego, co jest z tyłu, bo za mną jest okno, więc po prostu światło jest dosyć niemiłosierne. Natomiast nie mam za bardzo, jak to zrobić, żeby było lepiej.
lepiej. Na wstępie widzimy napis charge, ale oczywiście jest on odwrócony, więc może wyciągnijmy to sobie. A i tu jest głośnik. Głośnik już, jak mówię, używałem, więc zapakowałem go tylko tak, żeby wam pokazać, jak on tutaj był ułożony. Powiem szczerze, że byłem zaskoczony tym, że pudełko jest tak fajnie zaplanowane. Oczywiście nie ma to żadnego znaczenia, ponieważ ta pianka czy ten napis fajnie się prezentują, ale widzimy je tylko prawdopodobnie raz, kiedy otwieramy ten sprzęt, więc to jest raczej bez większego znaczenia, chociaż fajnie, że jest dobrze zabezpieczony przed jakimś tam transportem, czy żeby nic się nie stało po drodze. W tej przegródce mamy dużo rzeczy, ja już je wyciągam, wam pokazuję, niestety nie jest zbyt wygodne, żeby to robić jednocześnie. Okej, czy to jest wszystko? To jest wszystko, tu jest coś jeszcze, dobra. Patrzymy, chyba nie ma, też tu jest jakaś kartonik, ale wydaje się, że to jest po prostu blokada. Okej, na razie odstawiamy i patrzymy teraz dokładniej, co my tu mamy. Pudełko na bok. I teraz tak, co my tu mamy? Tu mamy kostkę do ładowania. Już wam pokazuję dokładnie. Oczywiście jedną ręką trzymam telefon, więc niestety są problemy z ogarnięciem co jak. Szczególnie, że jestem ślepy. Tak, nie mówiłem tego, zazwyczaj nie mówię tego, ale jestem ślepy. Powinienem nosić okulary w tym momencie, ale nie noszę ich, więc nie widzę za bardzo co jak. Ale mogę sobie przyzumować. Najlepiej bym to zrobił w drugą stronę. Proszę mnie tutaj nie smucić, pokazać mi co jak. Okej, czy co by jeszcze tutaj was interesowało? Może to... W tym miejscu może? Mam nadzieję, że macie opcję, żeby sobie przyzumować. Tutaj logo, ale to chyba najmniej interesujące jest wszystkiego. Kolor jest pomarańczowy. Czy to można powiedzieć czerwony. Nie jestem pewien, czy nie jestem przy okazji też daltonistą, ale wydaje mi się, że to jest to definitywnie jest to pomarańczowe. Jest tutaj wejście na USB. Złącze niestety nie jest polskie, natomiast mam nadzieję, że taką końcówkę mamy. W zestawie mamy angielską końcówkę. Tym bardziej nas to nie układa, biorąc pod uwagę, że mieszkam w Polsce, więc okej. Oczywiście tak, żeby teraz nie wyszło, że kupowałem ten głośnik, nie wiadomo, gdzieś tam w Anglii. Kupiłem go w Media Expercie, więc okej. To nie jest tak, że to jest, że dostałem z jakiegoś tam angielskiego sklepu, czy angielskiej tam wersji. O, już jest europejska wersja, więc możemy sobie spokojnie po prostu podłączyć nasz głośnik, czy tam funkcją powerbanka, które nie wiem, czy ktoś jest tak na tyle porąbany, żeby kupić taki głośnik po to, żeby służył jako sam powerbank. No, zwykły kabel USB do USB, do micro USB, nie mini micro. Jest różnica, chociaż wiele osób nie zauważa tego. Okej, jakaś instrukcja. Może nie będę nam tego otwierał, ponieważ to nie ma zbytnio sensu, zbytniego celu, bo instrukcji i tak niczego ciekawego raczej nie zobaczymy, oprócz jakichś ewentualnie parametrów. No jest głośnik. I właśnie, tu jest ten problem, który zauważyłem ja. Głośnik jest, jak widzicie, niebieski. Końcówki są pomarańczowe. Dlaczego? Nie mam pojęcia. Znaczy, domyślam się, że oczywiście JBL jest, jego logo jest pomarańczowe, więc ogólny design jest pomarańczowy, no ale może fajniej bym się bawił, gdyby jednak skoro głośnik jest niebieski, to żeby kable też były niebieskie. Może to by mi się bardziej podobało, chociaż oczywiście wymyślam. No i tak, co mamy tutaj do dyspozycji? Mamy tak, dwa głośniki, chyba 7,5 W. Zawsze mam problem między waty a wolty, niestety, jak jeżeli się mylę, to proszę mnie poprawcie. Dwa głośniki są z jednej strony, są z przodu. Konstrukcja głośnika sugeruje troszeczkę, że jednak te głośniki są z dwóch stron, że są z tej i są też z drugiej. Natomiast z drugiej mamy tak naprawdę tylko siateczkę, czy tam, nie wiem jak to nazwę za bardzo, tą plecionkę z jakiegoś materiału w połączeniu z gumą.
bo w dotyku daje takie jakby poczucie gumy. No i z tyłu mamy też złącza kablowe, które pokażę Wam za chwilę. Więc tak, dwa głośniki z przodu, bierne. Czy można powiedzieć, że to jest subwoofer? No po prostu basy, dwa po bokach, daje to świetne efekty, naprawdę daje świetne efekty, szczególnie kiedy przyjdą znajomi, polanie na to wody, puszczenie jakiejś muzyki z bardzo mocnym basem, to jest po prostu świetny, świetny efekt i od razu pokazuje moc tego głośnika. U góry, od lewej, mamy diodę Bluetooth, czy tam diodę, przycisk Bluetooth, który pozwala głośnikowi przyłączyć się w tryb wyszukiwania urządzeń. Wtedy jest wykrywalny, wtedy każdy może go znaleźć, wykryć. Zaraz zatem jest minus, czyli ściszanie. Później jest opcja Connect, czy tam JBL Connect. To jest ta funkcja, o której miałem wspomnieć teraz, czyli to o tym wspomnę po... Ajajaj. Najpierw jest włącznik oczywiście. To jest włącznik i później JBL Connect. No to włącznik działa w ten sposób, że włącza bądź wyłącza urządzenie. Jeżeli ostatnio jakieś urządzenie było połączone, to wtedy od razu po włączeniu się połącz. Dalej jest, jak mówię, JBL Connect. Chciałem pominąć z wyłącznika włącznika, ale no może ktoś nie będzie wiedział, do czego on służy. JBL Connect służy do połączenia kilku głośników, niekoniecznie trzeba 3, natomiast wspierających tą technologię, czyli na przykład Flip 4 chyba, jeżeli dobrze pamiętam. Flip 4 w ogóle jest bardzo drogi, a jest sporo mniejszy. Ten głośnik to koszt rzędu 650 zł, bo nawet 700. O cenie wspomnę za chwilę, natomiast dalej. Łączenie chyba 10, tak? A jeżeli ma się Flipa 4, to on pozwala na 100 nawet urządzeń ma połączonych w jedną całość. Natomiast czy to ma sens, żeby tyle głośników połączyć? Według mnie nie. Bo Flip 4 sam sobie kosztuje chyba 700 zł, prawie 600 zł. Podobną cenę do Charge 3, natomiast niestety zdaje mi się, że jest słabszy, jeżeli chodzi o moc głośników. Dalej jest podgłośnianie, no i play, pause do włączania muzyki, bądź jeżeli dwa razy klikniemy, to następny utwór, trzy razy klikniemy, to jest poprzedni. Przynajmniej tak działa na iPhone'ie, myślę, że na wszystkich innych urządzeniach podobnie. No i jeżeli chodzi o odbieranie, to tym też się odbiera. Ok, teraz kabelki z tyłu, które możemy podłączyć. Wydaje mi się, że sobie tak... Właśnie nie wiem, jak to za bardzo zrobić, żeby Wam dobrze pokazać. Może w ten sposób. Kiedy otwieramy tą tylną zawleczkę, to mamy... pokazane. Co mamy pokazane? Od lewej strony, mam nadzieję, że to widzicie. Oczywiście mam problem, żeby to Wam pokazać. Od lewej strony jest mini jack 3,5 cala. Później jest mini, czy tam mikro nawet USB. Myślałem na początku, że to jest mini, szczerze mówiąc, kiedy byłem w sklepie, ale później zobaczyłem, że okej, dobra, to jest mikro. I to dobrze, ponieważ możemy to ładować zwykłym kablem do telefonu. On jest do ładowania głośnika. No i trzecie jest USB typu tam 2.0, bo nie widzę, żeby to było 3.0, więc stare, dobre USB do ładowania innego urządzenia. Zaślepka dająca wodoodporność. Chciałbym dłużej troszeczkę o tym porozmawiać, bo według mnie to rozwiązanie, które tutaj zastosował JBL, jest średnie. Według mnie ta zaślepka nie jest zbyt pewna, nie daje zbyt dużej pewności, więc no niestety nie jestem zbyt dużym fanem tego rozwiązania, chociaż uważam, że no spełnia swoje zadanie, chociaż kilka razy, kiedy zalewałem ten głośnik, to uważam, że no nie było to zbyt pewne, kiedy otworzyłem, bo widać, że jakieś krople się gdzieś tam po bokach pozbierały. Trudno powiedzieć, czy jest to bezpieczne. Oczywiście otwarcie w takim momencie nie było bezpieczne, ale chciałem sprawdzić, jak to będzie działało. Uważam, że o ile wlanie się do mini jacka, wlanie się do USB jednego ryja, to z większych problemów nie tworzy, ponieważ samo w sobie, jeżeli nie jest używane, raczej zagrożenia nie tworzy, natomiast tworzy to, że dostanie się ta woda do baterii. To jest problem, ponieważ wtedy nagle bateria może pęcznieć, a jeżeli jest ona w środku głośnika, no to może zniszczyć całą konstrukcję, bądź po prostu stracić swoją pojemność bardzo drastycznie. Szkoda, że ten głośnik nie ma niestety dwóch dodatkowych
głośników z tyłu albo jeden z przodu, jeden z tyłu, chociaż wolałbym po dwa z przodu i z tyłu, żeby to jakąś tam głośność zachować w każdym kierunku. Chociaż wiadomo, że stawia się to zazwyczaj gdzieś tam z boku, natomiast bywało tak, że ma się jakieś mniejsze pomieszczenie z jakąś tam imprezą, czy raczej domówką, no bo nie mówmy tutaj o jakichś takich wielkich imprezach, bo wtedy ten głośnik się nadaje już wtedy jeden, ale na domówce pokój tam z 20 metrów kwadratowych nie ma najmniejszego problemu, żeby puścić tą muzykę naprawdę głośno, nawet nie trzeba na maksa, żeby muzyka była mocno słyszalna, przy okazji, żeby też niekoniecznie musiała zagłuszać albo być niskiej jakości. Jedną właśnie rzecz, którą tutaj budzi moje wątpliwości, to jest wytrzymałość konstrukcyjna. Uważam, że konstrukcja z tą całą plecionką i gumą po bokach no niezbyt daje tutaj dla mnie przynajmniej jakieś takie pozytywne wrażenia. Wydaje mi się, że jest to dosyć niewytrzymała konstrukcja. Szczególnie kiedy JBL ze swoim młodszym bratem, znaczy młodszym bratem do tej trójki, czyli Charge 2+, wydaje się dużo lepiej skonstruowany, jeżeli chodzi o wytrzymałość. Natomiast nie wybrałem go, ponieważ jego głośność była dużo, dużo mniejsza i w momencie, w którym włączałem w salonie Media Expert JBL 2+ na maksa, to tak naprawdę była głośność podobna do JBL 3, gdzieś tak w połowie, może jeden przełącznik wyżej niż jeden przełącznik iPhone'owy wyżej niż Charge 3 i jego połowa, więc wydaje mi się, że no jednak Charge 3 ma lepszą jakość dźwięku, jeżeli chodzi o całą tą otoczkę i jego wyrazistość. Natomiast wydaje mi się, że mimo wszystko dla większości ludzi, którzy chcą używać tego głośnika po prostu jako gdzieś tam w domu, na jakimś pikniku, czy jadąc rowerem, to wydaje mi się, że mógłby starczyć. Natomiast wybrałem ten głośnik, ponieważ chciałem mieć większą użyteczność, a 800 gramów to nie jest na tyle dużo, żeby było dla mnie problematyczne, ponieważ zawsze, kiedy gdzieś rowerem jadę, no to wrzucenie go do plecaka nie jest problemem. Wrzucenie do koszyka na rowerze to też nie jest problem, bądź przypięcia na bagażniku z tyłu roweru też nie jest, wydaje mi się, problemem. Chociaż jak mówię, konstrukcyjnie wydaje mi się, że Charge 2+ jest lepiej wykonany, ponieważ tam cała konstrukcja jest plastikowa, a głośniki są pokryte siatką metalową. Wydaje mi się, że przy upadku tamten głośnik będzie wytrzymalszy, chociaż mogę się mylić, ponieważ może być to takie złudne wyrażenie, jeżeli chodzi o ten głośnik. Co mogę więcej powiedzieć? Cena 650 zł. Wydaje mi się, że w MediaExpercie jest najtaniej w tym momencie, więc sprawdźcie oczywiście. Ja mówię tutaj o sklepach, do których można pójść i sprawdzić, ponieważ ja nie kupuję sprzętu na ślepo i wydaje mi się, że nikt z Was za takie pieniądze nie chciałby sprzętu, no powiedzmy, na ślepo brać. Ale powiem szczerze, że jest to cena zaporowa. Dla porównania jest to prawie połowa najniższej krajowej u nas, więc jest to ogromna suma, bo powoduje, że jest to targetem są tutaj młodzi ludzie. JBL to jest marka młodzieżowa, więc wydaje mi się, że jeżeli chodzi o młodych ludzi, to taka ilość pieniędzy jest po prostu zaporowa. Dla mnie również to nie była suma, która nie odbiła się echem, natomiast już od dłuższego czasu chodzi za mną głośnik Bluetooth, ponieważ w wielu sytuacjach po prostu brakuje mi takiego urządzenia mobilnego. Jak się będzie spisywać w miarę czasu, jak Wam się spisuje, no to oczywiście napiszcie. Powiem szczerze, że napiszę komentarz, tak jak w przypadku zrobiłem to Juice Packa do iPhone'a 6S Plus, czy tam 6 Plus. Macie oczywiście teraz anotację i link w opisie do tej prezentacji. Taki tutaj napiszę komentarz za jakiś czas, jak spisuje mi się ten głośnik, bo ja to nie jestem takim, który po prostu będzie chwalił swój sprzęt, no bo to jest mój sprzęt, będę go zawsze chwalił, tylko napiszę Wam rzeczową opinię po dłuższym czasie. To już jest chyba miesiąc, wydaje mi się miesiąc używania głośnika, więc to już jest sporo czasu według mnie, chociaż oczywiście w tym czasie na przykład bateria nie zdążyłaby stracić swojej pojemności, ani też nie zdążyłaby się zepsuć, ani też nie zdążył mi spaść, bo tak naprawdę teraz to jest moment, w którym najbardziej się dba, najbardziej się go trzyma, bo to trzeba go trzymać i delikatnie, żeby się nie porysował. Za jakiś czas oczywiście to przeminie, czyli możecie mi powiedzieć, że jestem jakiś nie wiadomo jaki rozwydrzony, czy jakkolwiek inaczej, że nie dbam o sprzęt.
Natomiast tak jest po prostu, że im dłużej masz jakiś sprzęt, tym mniej się o niego dbano. No oczywiście nie mówię tutaj o rzucaniu nim ani o specjalnym topieniu, chociaż robiłem to, żeby sprawić tą wodoodporność. Tak czy siak uważam, że ten głośnik spisuje się świetnie, jego głośność jest naprawdę mocna. Wiele osób sugeruje zawsze, żeby zrobić test głośności, natomiast no nie zrobię jej, ponieważ to jest bez sensu. Nie ma to żadnego sensu, ponieważ to jest jeden głośnik, który ja testuję, to jest nagrywany przez mikrofon, który sam będzie tracił jakość, później na YouTube będzie jeszcze bardziej tracić jakość. Najlepiej pójść do sklepu stacjonarnego, Media Expert, jakiś tam Euro RTV AGD, pewnie jakieś Saturny czy inne tego typu sklepy na pewno mają ten głośnik. Mają pewnie też inne JBL-e, inne głośniki Bluetooth i możecie sobie porównać. Testowałem, porównywałem JBL-a Church 3 z 2 Plus, z Go. Porównywałem z Sony. Jaki model to nie wiem, ponieważ nazwa jest dosyć cyferkowa, więc nie pamiętam jej. Porównywałem z jakimś Creative'em. Church 3 wydawał mi się po prostu najlepszy, więc wybrałem go. Natomiast Wam polecam po prostu pójść i sprawdzić go. Dlaczego nie podejmuję się recenzji tego sprzętu? Ponieważ to jest mój pierwszy głośnik Bluetooth, więc nie mogę się odnieść do innych głośników, nie mogę porównać. To jest głośnik, który w dłuższym czasie używania po prostu. Jest lepszy, gorszy, więc zostawiam Was z taką opinią. Mam nadzieję, że Wam pomogłem. Jeżeli ktoś z Was ma ten głośnik i ma jakieś opinie, coś Wam się zepsuło, coś uważacie, że jest warte uwagi i pochwalają, to napiszcie śmiało w komentarzach. Dziękuję bardzo za oglądanie. Zapraszam Was już niedługo do innych materiałów na moim kanale. Siemanko, no i cześć.